chcę powitać dzisiaj mojego przyjaciela, senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego z naszej bratniej, siostrzanej Łodzi. Bo zawsze się mówi, że Włocławek to jest takie odbicie lustrzane Łodzi, aczkolwiek w mniejszym... Włocławek pod Twoim przewodem świeci tak mocno, że żadnych odbić nie potrzebuje. Drodzy Państwo, gościmy Pana Senatora. Dzisiaj tak się złożyło, że w takim dniu szczególnym, bo obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, a Pan Senator nie jest przypadkowo, bo zawsze był człowiekiem zaangażowanym i jako senator, poseł, też poseł, minister sprawiedliwości, prezes Najwyższej Izby Kontroli, żeby naszą pamięć kultywować i powiedzmy tą naszą tożsamość podtrzymywać. Dlatego ja też dzisiaj powiedziałem o tej Twojej inicjatywie jako ministra sprawiedliwości, żeby też w Europie pokazać no te zbrodnicze systemy, których no my Polacy w sposób szczególny doświadczyliśmy, i reżim hitlerowski, i reżim stalinowski. Dlatego też, Krzysztof, serdecznie Ci za to dziękuję. Dziękuję Ci za Twoją przede wszystkim obecność, bo Krzysztof zawsze mnie wspierał i w kampanii parlamentarnej, i w mojej pierwszej kampanii prezydenckiej, także dziękuję Ci bardzo. Oddaję głos. Szanowni Państwo, pozwólcie na początek dwa zdania, bo dzisiaj jest rzeczywiście wyjątkowy moment. Dziękuję Markowi za zaproszenie, za to, że tutaj we Włocławku mogłem uczcić i upamiętnić ofiary zbrodni katyńskiej. I Marek jest człowiekiem wyjątkowo skromnym, więc ja publicznie pierwszy raz tutaj we Włocławku ujawnię, że kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, także z polskiej inicjatywy, przyjęto Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. To jest dzień, w którym cała Europa pamięta o ofiarach Katynia jako ofiarach totalitaryzmu stalinowskiego. Szanowni Państwo, chciałem w tym miejscu Markowi bardzo ciepło podziękować. To on mnie zainspirował kiedyś w trakcie jednej z rozmów, kiedy wspólnie byliśmy parlamentarzystami i mi opowiadał, że o Katyniu pamiętamy w Polsce, ale niestety o Katyniu jako wyjątkowo tragicznym symbolu do tego, co prowadzi, do czego prowadzi dyktatura, często nie wiedzą w innych państwach Unii Europejskiej. Marek był tą osobą, która mnie zainspirowała do tego, że jako polski minister sprawiedliwości wyszedłem z inicjatywą ustanowienia Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych i on jest obchodzony w całej Europie w sierpniu, w dniu pamięci podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow jako najbardziej haniebnego porozumienia, tajnego porozumienia międzynarodowego, które się skończyło tragedią II wojny światowej i tragedią na przykład tych tysięcy ofiar, między innymi leżących w dołach śmierci w Katyniu. Ale pozwólcie Państwo, odkładając na bok historię, nawet tą najbardziej tragiczną, także powiedzieć parę słów o bieżących wydarzeniach. Dla mnie przyjazd do Włocławka jest wyjątkowy także z jednego względu. Znam Marka od wielu lat, to świetny gospodarz, doskonały prezydent, zaangażowany, żyjący problemami miasta. Nigdy nie zapomnę tych wielu rozmów, jak na przykład rozmowy ze mną jako wiceszefem senackiego zespołu do spraw energetyki jądrowej o wizji rozwoju miasta, na przykład o tak zwanym SMR-ze we Włocławku, czyli małej elektrowni jądrowej, o tym jak Włocławek ma się rozwijać i zawsze jak tu przyjeżdżam, widzę te zmiany, jak miasto pięknieje, jak się zazielenia, ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze w przypadku Marka, nawet dzisiaj, kiedy mieliśmy długą rozmowę przed uroczystościami, to Twoje pomysły na kolejne kadencje. Na to, jak miasto ma wyglądać za 5 lat i jak ma skuteczniej, lepiej, efektywniej rozwiązywać problemy mieszkańców. I te wspaniałe wizje Marka, jestem przekonany, że się zrealizują. Dlaczego? To będzie dobry czas dla Włocławka, to będzie efekt synergii, współdziałania, to będzie efekt doskonałej współpracy z władzami marszałkowskimi, z władzami rządowymi. Ujawnię
zdradzenie Państwu tajemnicę. Marek jest osobą znaną, powszechnie lubianą, szanowaną, zarówno w parlamencie, jak i w administracji rządowej. Jestem głęboko przekonany, że przy tych pomysłach, które ma, a które muszą być finansowane z funduszy europejskich, z funduszy rządowych, on będzie tym najlepszym, najskuteczniejszym ambasadorem, który będzie dobrze rozwiązywał problemy mieszkańców. I zawsze podkreślam, że każdy z nas musi być w tym miejscu, gdzie w sposób szczególny rozwiązuje problemy obywateli, nie zawodząc ich zaufania. Ja pół roku temu, tak jak 100 pozostałych senatorów, zostałem wybrany do Senatu i przyjęliśmy, nasza setka to zobowiązanie, żeby przez 4 lata pracować w Senacie i tworzyć dobre prawo. I my się z tego zobowiązania wywiążemy. Każdy z tych senatorów, któremu mieszkańcy zaufali, w jego okręgu wyborczym powinien ten swój obowiązek oczywiście jak najlepiej zrealizować. A tutaj we Włocławku mam przekonanie, że mieszkańcy waszego miasta mają to niesamowite szczęście prezydenta, który dobrze, skutecznie będzie rozwiązywał problemy mieszkańców Włocławka. Marku, życzę ci powodzenia. Dzięki, Krzysiu. Dzięki.